Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wolny rynek to wolny wybór. Pan minister Gowin chce zamienić wolny wybór w wolną amerykankę, w której każdy, bez względu na wykształcenie, doświadczenie, kompetencje, będzie mógł wykonywać zawód, o którym nawet nie będzie miał specjalnie pojęcia. Otóż my uważamy, że deregulacje powinno się przeprowadzić, ale w kompromitacji, w konsultacji z tymi przede wszystkim środowiskami. Panie premierze, pański rząd jest najlepszym przykładem deregulacji. Filozof jest ministrem sprawiedliwości, który nie tak dawno powiedział, że ma w nosie literę prawa. I teraz państwo proponujecie w taki sam sposób zaregulować 50 zawodów. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował przeciwko takiej deregulacji, bo chcemy i będziemy stali na straży kompetencji. Dziękuję.